Ja bym chciał trochę więcej usłyszeć o tym, że wartość pieniądza jest, wynika z tego, że my wierzymy w wartość pieniądza. Według mnie to nie jest tylko z tego powodu. Mianowicie też, że jest to medium wymiany na dobra. I fakt, że każdy wie, że możemy wymienić pieniądz na dobro, nadaje mu wartość. Jakiś Coś szerzej pan o tym powiedzieć? Tak, tak. Znaczy pan ma oczywiście rację, bo ja troszeczkę. Streściłem to, co pan jak gdyby powiedział, bo proszę zwrócić uwagę, że pan mówi tak, że pieniądze mają wartość. Znaczy, my wartościujemy pieniądze, bo wiemy, że są ceny na rynku. Prawda? Czyli my wartościujemy pieniądze, dlatego że wiemy, że są ceny na rynku, czyli możemy za te pieniądze coś kupić bezpośrednio. Tylko, że jak pan zada pytanie, dlaczego są ceny na rynku, to otrzyma pan odpowiedź, że sprzedawcy oferują dobra i usługi za pieniądze. Czyli wartościują pieniądze. Można tyle, mhm. że gdyby można było przyjść z workiem zboża do, do sklepu i wymienić go na inne dobra, to byśmy ucięli ten etap pieniądza i tak naprawdę pieniądz jest tylko pośrednim elementem w barterze takim typowym. I to od niepamiętnych czasów jest, tak? Yy, tak, ale yy, bo jak gdyby. Ale bo teraz mówi pan jak gdyby trochę o innej rzeczy, tak? Jak rozumiem, bo... Yy, No jest medium wymiany między dwoma towarami, oczywiście, że tak, ale yy, jak gdyby wartościujemy go, dlatego, że wiemy, że inni go wartościują. O to mi chodzi, nie? Więc jak gdyby to jest ten element trochę pętli, aczkolwiek tak jak Pan mówi, w tej pętli jest yy, pośrodku jest system cenowy, tak, bo wartościujemy, bo inni wartościują, ale stricte mówiąc to wartościujemy, bo są ceny, a są ceny, bo inni wartościują, a Pan jeszcze dorzuca poza tą pętlą yy, dwa dodatkowe warunki konieczne, czyli takie, że możemy finalnie uzyskać dobra, które mają użyteczność z tego tytułu, że, że pieniądz wymienimy i to jest pełna zgoda jak gdyby, tak? Ale w transakcjach per se, w obserwacji bieżącej wartości pieniądza, no ona jak gdyby bierze się z tego, że finalnie możemy zamienić, ale możemy zamienić, bo inni też jak gdyby w tej konwencji uczestniczą, bo jeżeli by przestali uczestniczyć... Tak. No. Gdzie jej nie potrzeba? Chciałam tylko zwrócić uwagę, że cena sama jako cena inna jest w miejscu, gdzie jej potrzebujemy danej rzeczy. Czyli na przykład cena butelki z wodą w kolejce, kiedy stoimy pod Luwrem, i obok mamy sprzedawców wody. I tam ceny potrafią sięgać, nie wiem, 5 euro za butelkę, gdzie wartość nominalna takiej wody no, w innym miejscu jest zupełnie inna. I druga rzecz, kiedy sama, sama cena, tak jak mówiłeś, że ktoś mógłby zamiast z pieniędzmi przychodzić z workiem. No to też, też worek pszenicy przynoszony na wymianę, czyli że rezygnujemy z tego medium, co mówisz, że pieniądz jest medium. Jeżeli rezygnujemy z medium, to i tak byłaby, byłaby jakaś cena, czyli dwa worki, nie wiem, 50 jajek, to i, tak, to i tak byłoby to, staje się to, to i tak to jest to jednak jakąś wartością i umawiamy się na tą wartość. Więc tak naprawdę i tak schodzimy do poziomu podaży i, i popytu, ile jest to dla nas warte w tym momencie. Jak bardzo potrzebujemy tego kiedy tego nie mamy, tak? Czyli jeżeli jest jedna tylko sukienka i mamy dwie panny młode, ile one są w stanie za tą sukienkę zapłacić i wygrywa ta, która jest w stanie zapłacić więcej. Więc to jest, um, to jest bardzo względne. Tak, tak. Ale też broniąc tego co pan powiedział, chodzi też o to, że pieniądz nie jest celem samym w sobie, tak? Bo to o, to o to też panu chodziło, tak, że Tak. Mhm. To pełna zgoda. Mhm. Się włącza? Raz. To jest zbyt skomplikowane. Świetnie to pan profesor, bo pan profesor wspomniał z zupełnie innego jakby punktu widzenia, ale ten świat jest zbyt złożony. I tak tutaj pani świetnie opowiedziała o tej wodzie, ja kiedyś widziałem w, akurat w kontekście Zimbabwe, jak no, tam jest problem z dostarczaniem wody. Wystarczy zrobić studnię, jak ktoś pomyśli, zrobi wodociąg, i woda z drogiej robi się tania. Prawa podaży i popytu. Tak? Towar jest bardzo na to podatny. Nie? Więc to nie jest prosta odpowiedź. Dlaczego coś jest tyle warte? Coś jest wymienne? No, w tym momencie sprzedawcy, marketingowcy mówią, coś jest tyle warte, za ile możesz to sprzedać. A ja mam. Ja chciałem się zapytać o dodruk pieniądza względem inflacji. Czy to jest jeden z czynników inflacji? Czy to jest główny czynnik inflacji? Czy może być tak, że niezależnie od dodruku bądź jego braku, będzie inflacja, tudzież hiperinflacja? To jest świetne pytanie, o którym, na które odpowiedź pewnie wymagałaby osobnego wykładu. Ale nawiązuje do tego, co ja mówiłem nie? o podaży pieniądza, czy, bo Pan mówi dodruk, ale dzisiaj musimy pamiętać o tym, że większość pieniędzy, która jest w obrocie i która finansuje transakcje, to są pieniądze niewydrukowane, nie? czyli w sektorze bankowym. To jest zdecydowanie więcej, ale rozumiem, że kiedy Pan pyta o dodruk, ma Pan na myśli w tym takim kreację pieniądza, czyli w sensie szerszym, nie? czyli takiego stopnia. Ale to, co właśnie w tej chwili powiedziałem o. Miarach pieniądza jest częściowo pokazuje problem z odpowiedzią na pana pytanie, dlatego że, jak widzieliśmy na przykład na tym wykresie, wzrost podaży pieniądza przekłada się na inflację, ale ktoś zawsze może zadać pytanie: ale jakiego pieniądza? To znaczy, której miary? Czy bierzemy, wiadomo już, że branie tylko banknotów i bilonu jest bez sensu. Depozyty to minimum bankowe, ale czy tylko depozyty? Może jeszcze lokaty oszczędnościowe. A może lokaty generalnie też, takie, które można wypłacić w każdej chwili, no bo mamy założoną lokatę, prawda? Ale sami Państwo wiecie, jak jest z lokatami. Można ją zamknąć prawie w każdej chwili i od razu wydać pieniądze z tej lokaty. Więc jak gdyby jest problem, nawet jeśli uznamy w jakimś takim metaekonomicznym sensie, że to zawsze ten element do druku pieniądza jest. Tak Milton Friedman słynnie mówił właśnie, że inflacja zawsze i wszędzie to zjawisko monetarne. Czyli że zawsze zwiększenie podaży pieniądza, jak popatrzymy na wzrosty inflacji znaczące, to gdzieś zawsze odnajdziemy, przy rozpodaży pieniądza. E, więc coś w tym jest. Tylko e, osoby pracujące w bankowości centralnej, czy teoretycy banków centralnych, powiedzą panu, że może i tak jest, ale w sumie nie mamy dobrej miary, co tym pieniądzem teraz jest faktycznie, i nie możemy sobie łatwo tego zoperacjonizować i powiązać ilościowo z tym, że ta konkretna miara. Najlepiej tłumaczy wzrosty inflacji, lepiej na przykład od jakiejś innej miary. Albo może być tak, że mamy dobrą miarę w tej chwili, która pasuje do okresu, nie wiem, 2000-2020. Ale ponieważ w sektorze bankowym są różne innowacje i mogą powstawać nowe formy płatności, to to, co było dobrą miarą za dany okres, tak było na przykład z miarą właśnie tak zwanego M1, czyli na depozytach. Ona świetnie pasowała do pierwszej połowy XX wieku, ale już w drugiej połowie XX wieku konsensus był taki, że same depozyty to jednak za mało, że trzeba uwzględnić też te instrumenty, które nie są do końca depozytami, ale które pozwalają na płatności jednak praktycznie tak, jakbyśmy mieli depozyt. No i z tego względu, że mamy konkurencję między bankami, Innowacje bankowe, to uznaje się, że no jednak te pomiary, ponieważ nie da się zrobić dobrego pomiaru i go tak właśnie ten termin celowo powtarzam, zoperacjonizować, czyli pokazać, że to ta miara się ładnie przekłada na inflację, to w sumie w praktyce bankowości centralnej odsunięto ten pomysł, znaczy zarzucono go. Nie koncentruje się na tym, nie koncentrują się na tym, nie koncentruje się na tym wielu makroekonomistów właśnie związanych z bankami centralnymi. Przy czym, ja bym tutaj dorzucił od siebie, że to jest teza, do której doszliśmy przy inflacji jednoprocentowej. Czyli to, co, to, co pokazałem na wykresie, czyli kiedy inflacja jest poniżej 10% albo poniżej 5%, to faktycznie trudno znaleźć miarę podaży pieniądza, która dobrze ją tłumaczy. Ale jak inflacja jest dwucyfrowa, więcej niż 10%, to ta korelacja i zależność wychodzi znowu mocna, i to w sumie nie do końca ma znaczenie, który agregat weźmiemy, i my to zawsze tam zobaczymy, i widzimy to też w Polsce, i widzimy w wielu krajach na świecie obecnie, tam, gdzie mamy wysokie, dwucyfrowe poziomy inflacji, nawet Bank for International Settlements teraz dwa czy, czy miesiąc temu wypuścił taki bardzo krótki dokumencik, w którym pokazuje, że wszystkie błędy prognostyczne, znaczy nie wszystkie, ale znaczącą część tych błędów prognostycznych. W inflacji, bo Państwo wiecie, że dwa lata temu czy półtora roku temu w Polsce słyszeliśmy, że inflacja to w ogóle nie jest żaden problem i ona nie będzie wysoka. I tak w wielu krajach na świecie mówiono, i praktycznie w wielu krajach się pomylono. I w tym dokumencie BIS pokazują, że gdyby tylko popatrzeć na podaż pieniądza szerszą i zobaczyć, że ta dynamika jest dużo większa niż we wcześniejszych latach, to błędów prognostycznych można by było uniknąć i można by było przewidzieć te wzrosty inflacji w jakimś stopniu, coś czego nie zrobiono. I byli ekonomiści, którzy to na notabene robili. I, i właśnie no dzisiaj mówią, a nie mówiłem, a wcale to nie była jakaś bardzo skomplikowana analiza. Wystarczyło trochę czujności jako ten element bezpiecznika, nie? popatrzeć na to, więc świetne pytanie. Yy, tutaj, tak? Mm powiedział pan, że tak zrozumiałem, że instytucje finansowe przegapiły moment, kiedy inflacja wymknęła się w pewnym momencie banki centralne mhm. tak czy uważa pan, że może być inne wytłumaczenie tego faktu, na przykład, że to nie był przypadek, tylko działanie świadome, jeżeli tak. To jakie korzyści mogły być oczekiwane? W związku z tym. Rozumiem, że poruszam bardzo duży temat, więc proszę, tak jak dotąd mistrzowsko pan w punktach rysował ważne momenty, to tak w mm -hmm. największym skrócie. W największym skrócie. Generalnie w makroekonomii. Też Milton Friedman swego czasu powiedział, że w makroekonomii największe spory to są spory dotyczące wymienności. Powiem po polsku, ale to. Angielski termin jest lepszy, trade-offs, czyli mamy sprzeczne cele. Znaczy, mamy, chcemy realizować wiele celów naraz pozytywnych, ale nie możemy wszystkich naraz zrealizować, więc realizując jeden, robimy to za cenę innego. No tak jak w życiu, tak? Jak robimy jedną rzecz, to nie możemy robić innej rzeczy. I y, do pewnego stopnia to, co Pan powiedział, że nawet jeśli wiedziano lub zdawano sobie sprawę z zagrożenia, to je zignorowano, bo uważano, że to co się robi powodując to zagrożenie jest warte tego. Tak? Chodzi konkretnie o interwencje w trakcie COVID-u, kiedy mieliśmy te w niektórych miejscach bardzo szalone nawet lockdowny. No i żeby wspomagać gospodarkę, to mieliśmy to zwiększanie wydatków i zwiększanie podaży pieniądza w radykalny sposób. Gdybyśmy wtedy zadali pytanie na przykład, czy robimy to za cenę, 18-19% inflacji za półtorej roku, bo jest zawsze element opóźnienia pieniężnego, to jest inna sprawa. W makroekonomii zawsze jest ten element opóźnienia. W Polsce się przyjmuje, że przynajmniej 4 kwartały, zanim tak naprawdę ten impuls pieniężny zacznie, zacznie porządnie działać. W niektórych krajach nawet się mówi o 6-8 kwartałach. Czy gdyby zadać to pytanie, czy w momencie podejmowania takiej decyzji, czy wtedy by stwierdzono, to może trochę łagodniejsze te decyzje będą, żeby jednak takiej wysokiej inflacji za, za te półtorej roku jednak nie mieć? To jest pytanie otwarte, więc raczej bym twierdził, że nie spodziewano się, że ten zakres, że ten wzrost będzie tak radykalny. Raczej liczono się z tym, że to może być wzrost rzędu nie wiem, z 2 do 5 procent. Aczkolwiek to, co słyszeliśmy od, polskiego, od prezesa Polskiego Banku Centralnego, o tym, że w pewnym momencie mówił o tym, że zagrożeniem jest deflacja, to autentycznie jestem skłonny wierzyć, że do pewnego stopnia w to wierzył naprawdę. Że deflacja, no bo jest recesja, bo spada produkcja, bo są lockdowny, zatrzymana produkcja, etc., więc. To co, to, co, to co się zapowiada, że ludzie nie będą wydawać pieniędzy, jak nie będą wydawać pieniędzy, to będą, będzie presja na spadki cen. Ale e, więc jestem skłonny uwierzyć, że ktoś naprawdę mógł tak myśleć. E, aczkolwiek mówię, jak się, jak na przykład byście Państwo na propos tych miar pieniądza popatrzyli na miary pieniądza, co się z nimi działo w ostatnich dwóch latach, to się nie działo przez ostatnie 20 lat. Pamiętacie Państwo, te interwencje 15 lat temu, kiedy był kryzys Lehman Brothers i największa wielka recesja finansowa od czasu Wielkiej Depresji, można powiedzieć, jedna z największych, jeśli nie największa, to wtedy przyrosty w podaży pieniądza były dużo mniejsze niż 2 lata, niż półtorej roku temu, dwa lata temu. To, to zupełnie inne, zupełnie inna skala, więc już to nawet by sugerowało. Że coś takiego nastąpi, ale ja, mimo wszystko, znając trochę ludzi pracujących w bankach centralnych, rozmawiając z nimi i ucząc się od nich, tak naprawdę, bo, bo od kogo się uczyć, jak funkcjonuje ta instytucja, jak nie, jak nie od pracowników tej instytucji, e, naprawdę jestem skłonny wierzyć, że po prostu tam jest deprecjonowanie miar podaży pieniądza. Tam się nie przywiązuje znacząco wagi do jest kilku jakiś starszego pokolenia ekonomistów w Bundesbanku, gdzie w niemieckim banku centralnym jest taka tradycja przywiązania do, do miar podaży pieniądza. Ale to jest dziś tam można powiedzieć margines. Tak? W tej chwili w praktyce bankowości centralnej wychodzi się z założenia, że inne narzędzia są operacyjnie, głównie stóp procentowych i jakichś tam doraźnych interwencji. Natomiast koncentracja na, na szerokich podażach pieniądza, to, to ich jak gdyby nie. Nie interesuje, bo uważają, że to jest ślepa uliczka. No, tym razem się okazało, że to ślepa uliczko by nie było gdyby. Chociaż jako wentel bezpieczeństwa to potraktowano, tak? Bo przecież wiadomo, że e, to nie jest e, wszystko albo nic. Nie musi być tak, że nagle banki centralne skupiają się tylko na podaży pieniądza. Ale mogą to gdzieś tam mieć jako bezpiecznik, nie? Jako pewną rzecz, o której warto pamiętać. Jeszcze dużo pytań. do Interesują mnie e, sposoby radzenia sobie z wysoką inflacją nie tylko jeśli chodzi o hiperinflację, ale po prostu generalnie taką wyższą, tak? E, czy są to tylko i wyłącznie możliwości zwiększania stóp procentowych, tak które słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, czy są jeszcze jakieś inne mechanizmy, które by pozwoliły? Zasadniczo. Um... Wszystkie polityki antyinflacyjne generalnie opierają się na tym, żeby zatrzymać przyrosty podaży pieniądza i kredytu w obiegu i albo to można dokonywać bezpośrednio, ale zasadniczo w większości przypadków to są wzrosty procentowych, bo one hamują tą akcję kredytową banków, bo, bo banki generalnie rzecz biorąc jak tworzą kredyty, to za każdym razem tworzą pieniądze w obiegu, tak naprawdę. Nie? Bo jak na przykład ja nie wiem, pójdę po kredyt hipoteczny, no to bank no po prostu kupuje nieruchomość od kogoś i ta osoba, która sprzedaje, znaczy u mnie się pojawia sytuacja taka, że ja mam zadłużenie, no a osoba, która sprzeda mi nieruchomość, otrzymuje po prostu depozyt, tak? no i można pójść się. Tego pana z banku, czy Pani z banku zapytać, to te pieniądze to od, od kogo wzięliście? To się uśmiechnie. <laughs> tak jak to wzięliśmy od kogoś. No po prostu już są i już, tak? Więc jak gdyby, a zwiększanie procentowych jest tym, co hamuje ten proces, nie? Przyrostu i pieniądza, i kredytu. I właśnie taka osoba, która przywiązuje wagę do miar pieniądza, tak jak, tak jak pan to zwrócił trochę uwagę, jak ja zwracam uwagę, powie, no to jest po prostu wprost mechanizm hamowania kreacji pieniądza, więc hamowania presji inflacyjnej. W innych modelach będziemy mieli powiedziane, że to jest hamowanie kredytu, hamowanie aktywności ekonomicznej, hamowanie inwestycji, też jakoś tam konsumpcji i to powoduje presję tam na to, żeby, żeby zmniejszać wydatkowanie. W związku z tym jest mniejsza presja na wzrost ceny po takiej realnej stronie, pomijając ten łańcuch pieniężny, ale obydwie te historie tak naprawdę są ze sobą kompatybilne, nie? jak się temu przyjrzeć. Teoretycznie można wyobrazić sobie inne narzędzia walki z inflacją, ale one się w gruncie rzeczy mniej lub bardziej sprowadzają do tego. Kiedy słyszałem o oryginalnym pomyśle na walkę z inflacją, ale powiem szczerze, że to chyba polityczne harakiri musiałby popełnić jakiś rząd, taki, żeby generować nadwyżki budżetowe i... Ich nie wydawać, tylko na przykład wycofywać z obiegu. Na przykład, tak. No dobrze, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to ostatnie. Możemy tak, bo tutaj pan. Ja chciałam wrócić do pytania dotyczącego inflacji, bo wspomniał pan o tym, że no, dwa lata temu, kiedy był COVID, prawda, była ta podaż tego pieniądza, który po roku, że tak powiem, się dzieje, instytucje tego nie przewidziały, tak sytuacja Madoffa. Też instytucje nie przewidziały tego, że coś się wydarzy, 64 miliardy, tak? To ten pieniądz był tak zapisany, może dlatego nie było tej sytuacji. Natomiast do czego zmierzam? No dzisiaj mamy sytuację taką, że rok temu coś się wydarzyło, tak? I jakie te działania, ta wojna, która się wydarzyła, mhm. tak? czy ona rzeczywiście spowodowała, że mamy tą dwucyfrową inflację, czy ee, ta sytuacja covid kiedy no rzeczywiście przewidywali, że to będzie te 5-8% wzrostu, i nagle zaczęło się, to wszystko skoczyło do góry. Czy to ma, Pana zdaniem, patrząc w perspektywie tego, co się wydarzyło w latach wcześniejszych, pierwsza wojna, druga wojna, wojna światowa, prawda, czy to ma duży, duży wpływ i jak potem się świat pod tym względem ustawił? No bo dzisiaj tak naprawdę zastanawiamy się, no mamy 17%, 18%, czy będzie to szło dalej, dalej, dalej? Czy tak naprawdę, no wiadomo, sytuacja tego, co się będzie dalej działo, prawda ma duże, duże znaczenie. Ale jak to było w przeszłości? Nie, nie, wojna na pewno odegrała rolę. Proszę pamiętać o tym, że no, czynniki pieniężne często grają rolę w generowaniu inflacji, natomiast może być też jakiś szok po stronie tak zwany podażowy. Jeżeli zmniejsza nam się produkcja, zmniejsza nam się dostępność produktywnych dóbr, no to też mniej produkujemy. Jak mniej produkujemy, to są, też jest efekt podażowy, że są wyższe ceny. Także ten wzrost spowodowany, ten impuls wojenny, że tak powiem, on odegrał też rolę w podnoszeniu inflacji. Także to zdecydowanie bym tego nie deprecjonował. Podobnie jak też no. To też czuliśmy na konkretnych rynkach te covidowe przystoje, tak? jak ktoś grał w tenisa i chciał kupić rakietę tenisową albo piłeczki, swoje ulubione w pewnym momencie w 2021 roku. To nagle okazywało się, że trzeba było czekać na dostawę miesiąc, dwa, trzy, z tego powodu, jakie pojawiły się przystoje produkcji albo pół roku, tak, Przystoje produkcyjne to było widać, gdzie ekstremalnym przykładem było to, co się stało z samochodami. Tak? Okazuje się, że najlepsze, co można było zrobić w 2020 roku, to kupić kilka używanych samochodów w trakcie covid i potem po prostu je sprzedawać z 20%, 30%, 40% przebitką za jakiś czas zdecydowanie wyżej niż inflacja. Nie? Więc te realne przestoje podażowe jak najbardziej też presje na wzrost cen mogą, mogą odgrywać. Czasami ta dynamika nawet może prowadzić do błędnych decyzji, bo jak popatrzylibyście Państwo na ten słynny przykład hiperinflacji niemieckiej w Republice Weimarskiej, gdzie są te zdjęcia właśnie o paleniu pieniędzmi w piecu, że one uzyskiwały realną fizyczną, materialną wartość, faktycznie bezpośrednią, że można było nimi, nimi rozpalić ognisko. To w tamtym okresie był taki moment, że ceny właśnie ceny najpierw gwałtowniej wzrosły niż podaż pieniądza. E, prawdopodobnie dlatego, że były jakieś niedobory związane z wojną, czy po wojnie zaraz. No i teraz, jak te niedobory się pojawiły, rząd nagle no, miał problemy z realizacją swoich wydatków, nie mógł poszerzyć bazy podatkowej. No to jak nie mógł poszerzyć bazy podatkowej, może pożyczyć na rynkach, a na rynkach nikt nie chciał rządowi pożyczać, no to dobra, to podrukujmy trochę. Nie? Tylko, że potem to wywołało. Odwrotny efekt, bo drukowanie podniosło ceny, no a niektórzy myślą, że jak podniosło ceny, to trzeba jeszcze więcej wydrukować, no bo przecież jak są wyższe ceny, to trzeba więcej pieniędzy mieć, żeby te ceny sfinansować. Nie? Tylko, że jak gdyby to jest ta nakręcająca się spirala. Także często przy kryzysach inflacyjnych i też szczególnie przy kryzysach hiperinflacyjnych ten wzrost podaży pieniądza, radykalny hiperinflacyjny, to on jest taką reakcją na jakiś problem. Tak, no bo jak się Państwo na tym zastanowicie, przecież to jest świadome niszczenie własnej waluty. I to... Proszę? Mówi Pani o okresie 89 roku, czy 20 latach teraz? A, no bo teraz interwencje, plany powocowe, dokładnie. Tak. Mhm. Pan jeszcze coś miał na szybko, nie? Chciał Pan zadać? Tak. Na tabelce było pokazane, że hiperinflacja zaczyna się przy 50%. Teraz mamy 18%. I tak czy inaczej, nawet jeżeli byśmy zmniejszali tą inflację, to ona i tak do, do, maksymalnie chyba do 1% udawało się zawsze zmniejszyć. Znaczy, inflacja zawsze jest, tak? Zawsze się yy, zwiększa. Yy, ale zasadzie... mówi pan, nie no, może się zmniejszać, nie? Aha, dobra, to w takim, dobra, to w takim nie. No, bo... to, 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 to kraj, który wszedł w hiperinflację, zawsze miałby coraz wyższą inflację. To by był już endgame kompletny. No właśnie o to, o to mi da chodziło. Da się czy, cofnąć? Czy może, czy może być endgame? Czy może to, czy Można cofnąć. Kraj... Najbardziej spektakularne cofanie inflacji to jest Argentyna na początku 90. lat, albo jeszcze lepsza Bułgaria w połowie lat 90., kiedy wprowadzono tak zwaną Izbę Walutową, kiedy stwierdzono, że krajowa waluta będzie miała pokrycie w zagranicznej walucie w pełni praktycznie. I wtedy hiperinflacja potrafiła w dwa lata spadać na przykład z 300% do 3%. No dobra. To były szokujące wręcz efekty. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za arcyciekawy wykład. Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo.